Dzień dobry raz jeszcze. A dla Państwa przed ekranami po raz pierwszy. Listy są lustrem wielu relacji i skarbem dla badaczy i badaczek twórczości pisarzy. Te Tymoteusza Karpowicza i Czesława Miłosza nie są może lekturą najintymniejszą i najbardziej osobistą, ale niewątpliwie stanowią bardzo unikalne i cenne świadectwo. Bo w centrum naszego zainteresowania są dzisiaj listy wymieniane między Karpowiczem a Miłoszem w latach 1965-2003. Poeci spotkali się dopiero w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku i tak jak zauważył Emil Pasierski, dzięki któremu trzymamy w rękach ten jeszcze cudownie pachnący farbą drukarską tom, Miłosz miał 63 lata, Karpowicz był wtedy dokładnie o dekadę młodszy. I to zwykle nie jest już wiek, kiedy zawieramy formacyjne znajomości albo przyjaźnie. Wcześniej się panowie nie spotkali, ani w okolicach Wilna, z którym byli obaj związani, ani w Polsce wojennej, ani w tuż powojennej. Mamy w rękach listy dwóch profesorów, dwóch poetów Litwinów, Miłosza urodzonego w Szeteyniach i Karpowicza w Zielonej pod Wilnem. Dwóch poetów emigrantów, którzy mówili z taką litewską dostojnością. Szczególnie Karpowicz bardzo często wracał do tego kraju lat dziecinnych, który z całą pewnością nie był dla niego czysty i święty. Dedykując Miłoszowi Odwrócone światło, które ukazało się w 1972 roku, napisał tak. Drugiemu panu Czesławowi Miłoszowi z pamięcią pól malowanych zbożem rozmaitym, kłos ten dziesięcioletni składa serdecznie Tymoteusz Karpowicz, a w dedykacji wpisanej do tomu W imię znaczenia nakreślił drugiemu panu Czesławowi Miłoszowi w imię naszych willi i niemnów w poezji Tymoteusz Karpowicz. W rozmowie, którą mam przyjemność moderować, biorą udział Wojciech Bonowicz i Emil Pasierski. Emil jest historykiem literatury polskiej XX wieku, redaktorem, który od 8 lat pracuje z warstwami, edytorem pism Czesława Miłosza, napisał książkę Miłosz i Putrament, Żywoty równoległe, wydał tom rozmów zagranicznych, noblisty, zbiór Czesław Miłosz, bibliografia przedmiotowa, ostatnią korespondencję Miłosza z Tadeuszem Różewiczem, Braterstwo Poezji i wreszcie ten tom i domyślamy się, że to nie jest ostatnie słowo. Wojciech Bonowicz, polonista, dziennikarz, publicysta, dla mnie nade wszystko poeta. To w takim razie zaczynamy tę zasadniczą część, to znaczy rozmowę. Przed naszym spotkaniem otworzyłam książkę Andrzeja Franaszka, niemal 1000-stronicową, Miłosz, biografia. I nazwisko Tymoteusza Karpowicza pojawia się w niej dwukrotnie, ale raczej występuje on jako pozycja z historii, nie tak dawnej historii literatury, więc w takich kontekstach, które na naszym spotkaniu może są niekoniecznie jakoś promieniujące. Natomiast ciekawy może okazać się dla czytelników tej książki, o której myślę jako twojej książce, Emilu, fakt, że Tymoteusz Karpowicz chciał napisać pierwszą biografię noblisty. Znamy jego szkice poświęcone Norwidowi, Leśmianowi, Przybosiowi, Miłobęckiej, Zdzisławowi Markowi, innym poetom emigracyjnym. One wszystkie są zaprawione biograficznie. Stąd chciałam zadać wam najpierw pytanie, jak wyobrażacie sobie tę niepowstałą biografię Miłosza, pióra Karpowicza? Gdy pisał o Leśmianie, mówił, że Leśmian nad nim zapanował. Czy Miłosz tak, żeby nad nim zapanował? Emilu. Dzień dobry Państwu. Pytanie jest rozległe. Może zanim przejdę do zasadniczej części, słówko o tym, że Karpowicz faktycznie tylko dwa razy pojawił się w wielkiej biografii Andrzeja Franaszka. Ona ma kilka lat. Też od tego czasu wiele pomniejszych wątków
rozrosło się w nieco większe glosy. Bardzo się cieszę, że takim właśnie wątkiem mogła się okazać znajomość Karpowicza z Miłoszem. Czy jakbym widział z kolei, już przechodząc do zasadniczej części twojego pytania, jak mogła wyglądać taka biografia? Nie jestem do końca pewny, czy to byłaby biografia, czy to nie byłaby bardziej monografia taka twórczości, no i też poniekąd biografii twórczej. Znając to na przykład tą monografię leśmianowską Karpowicza i znając już te listy, obawiam się, że to by mogło być naprawdę dzieło pod każdym względem otwarte, mówiąc metaforycznie. Sam Miłosz był, jak widać w tych listach, zaskoczony perspektywą Karpowicza. Tam się pojawiały przenajróżniejsze wątki, od filozoficznych po językowe, religijne. To naprawdę było wszechstronne podejście i czy Miłosz by nad tym zapanował, w sensie nad pracą Karpowicza? Myślę, że nie. Widać to poniekąd, że w pewnym momencie mimowolnie jakby rezygnuje ze swojego oporu i pozwala pozwala jakby przygotować się do pisania Karpowiczowi, służąc mu pomocą, udostępniając materiały. Natomiast czy był do końca przekonany, że coś z tego będzie, no nie wydaje mi się. Tak na pierwszy rzut oka można mieć takie wrażenie. Miał wątpliwości, dzielił się z innymi znajomymi w listach. No i z czasem te wątpliwości narastały, gdy rozmowy trwały, a efektów nie było. Wojtek chyba sięgnie do książki. Najpierw tak odpowiem nie wprost, to znaczy przede wszystkim chyba ważne jest, żeby powiedzieć, że dla tego wątku ta książka jest w ogóle stworzona, prawda? I to jest najistotniejszy wątek tej książki. To znaczy, kim właściwie dla Karpowicza jest Miłosz, co on by chciał zrobić z tym, z fascynacją, jaką odczuwa niewątpliwie w latach 60. i jeszcze 70. I też jakie są w oparciu o to w tej korespondencji, jak Państwo widzicie, nie za dłużej, to nie jest bardzo obszerny tom, jakby rozwija się taki spór, który jest między nimi w gruncie rzeczy takim sporem zasadniczym dla poezji polskiej XX wieku, prawda? Pewnie o tym więcej powiemy, więc to jest, wydaje się, że to jest taki jakiś epizod drobny, niezrealizowanego projektu dotyczący, ale w gruncie rzeczy on dotyczy bardzo ważnej sprawy, po prostu takiego poglądu na literaturę i takiego zmagania, które przez te literatury biegło. I dziś troszkę inaczej może patrzymy, bardziej historycznie, ale pewne napięcia w zasadzie ciągle istnieją. Ciągle istnieją, może pojawiły się nowe konteksty dla nich. I natomiast jakbym miał tak bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie twoje, Joasiu, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Ja z trudem rozumiem, co ten Karpowicz pisze na ten temat. Ale nie dlatego, że on pisze jakoś bardzo enigmatycznie, tylko dlatego, że on dopiero jakby formułuje swoje intuicje i tak je formułuje bardzo gorączkowo. I tak naprawdę on ma jakiś taki wielki pomysł, żeby połączyć w tej książce trzy postaci, które wydają mu się ważne dla polskiej poezji, czyli Leśmiana, Przybosia i Miłosza. I w dodatku połączyć je w taką triadę hegelowską, tu ukłon do Darka Foxa, autor książki Hegel i ty. Bardzo polecam Państwu, niedawno się ukazała. W triadę hegelowską, gdzie, co jeszcze będzie ciekawsze dla Państwa może, Leśmian ma być swego rodzaju tezą, prawda, Przyboś antytezą, a Miłosz ma być syntezą.
No to teraz państwo widzicie, mamy łamigłówkę nieprawdopodobną. I w zasadzie ja się nie dziwię reakcji Miłosza, że jak on przeczytał o tym pomyśle, to się trochę zastanowił, to, czy na pewno ma do czynienia z człowiekiem zrównoważonym. Bo jednak jakby napięcie między Miłoszem a Przybosiem jest takim napięciem, no, właściwie zasadniczym. Koncepcja, nie wiem, języka poetyckiego, wyobraźni poetyckiej, tego, czym w ogóle poezja jest, czym jest literatura, jaka jest jej funkcja, o czym naprawdę warto mówić i tak dalej. Wszystko ich różni. I próba zrobienia jakby z tego konstrukcji, to Miłosza trochę na początku przeraża. Chyba przeraża, raczej nie wiem, czy śmieszy, raczej go chyba to przeraża trochę, że... Natomiast chcę od razu powiedzieć, że, i to będzie już taki trochę pomoc do następnych pytań pewnie, które padną, że to, co ich od razu widać łączy, Karpowicza i Miłosza, to jest takie myślenie w kategoriach wielkich całości, nie? Że jak już się na coś zamierzamy, to trzeba to zrobić całościowo, nie jakieś przyczynki, tylko trzeba naprawdę zrobić solidną, wielką konstrukcję, i która podejmie zasadniczy problem. Jaki my właściwie... jakim językiem mówimy w poezji, prawda? Jakim językiem mówi poezja i jak ten język ma się do tego, co nazywamy rzeczywistością, nie? I to chyba jest ten główny zamiar Karpowicza. No i byłbym bardzo ciekaw, jakby ta książka powstała, ale... I ona w jakiejś zarysie tutaj się pojawia, ale jakbym wchodził szczegółowo, to może bym państwa trochę znudził, więc może zostanę na takim ogólniejszym poziomie. Dziękujemy. Za chwilkę już będziemy bardzo blisko tego tomu korespondencji, ale najpierw jeszcze chciałam zerknąć do jednego z tych dwóch miejsc karpowiczowskich w biografii Andrzeja Franaszka. On mianowicie cytuje zdanie Ala Alvareza, wydrukowane w The New York Review of Books, a zdanie to brzmi tak. Miłosz Różewicz, Karpowicz i przede wszystkim Zbigniew Herbert do perfekcji doprowadzili styl, w którym pod najbardziej intymnymi sprawami wyczuć można napięcie polityczne. Więc nim dotrzemy do korespondencji, chciałam porozmawiać o Miłoszu i Karpowiczu przez tę chwilę jako o poetach i właśnie o ich stylu. Miłosz to są zdania surowe, jasne. Karpowicz jest twórcą wielokrotnie odwracanego światła, wywracanych czasem na nice i słów i fraz. Chciałam spytać was jako czytelników ich poezji, które doświadczenie języka Karpowicza czy języka Miłosza było dla was ważniejsze, bardziej dotkliwe? I w pewnym sensie pytam o to samo, ale jednak trochę inaczej, bo Emila jako badacza, historyka literatury, ciebie Wojtku jako, tak pamiętam, polonistę, ale jednak przede wszystkim poetę i może jednak teraz właśnie ciebie prosilibyśmy o zabranie głosu. Najpierw bym tylko słówkiem skomentował ten cytat z Alvareza, bo on mi się wydaje kompletnie chybiony, jeśli chodzi o Karpowicza, prawda? Znaczy jest zupełnie nietrafne, moim zdaniem, dopatrywanie się u Karpowicza takiego kontekstu. To nie znaczy, że on jest poetą apolitycznym, ale na pewno nie w takim sensie, że się odnosi do jakiejś politycznej ówczesności, prawda? Tylko jest kimś, komu zależy na dużo... Właśnie jak użyłem tego słowa całość, które jest bardzo ważne w kontekście twórczości Karpowicza, to jemu nie zależy na tym, żeby załatwić za pomocą poezji taką czy inną sprawę. Wszystko jedno, czy to będzie etyka, w polityce jakiś rodzaj moralnych pytań czy coś, tylko jemu chodzi o coś znacznie, znacznie poważniejszego. Nawet w późniejszej twórczości Karpowicza, kiedy on pozwala sobie napisać, nie wiem, wiersz poświęcony Czeczenii, prawda? To w gruncie rzeczy wiemy, że to nie jest wiersz o wydarzeniach w Czeczenii, nie jest, nie wiem, jak wiersz Herberta Węgrom, prawda? Tylko że to jest wiersz o tym, czy my mamy w ogóle taką językową możliwość przeskoczenia z rzeczywistości w rzeczywistość, prawda? Czy to jest, tak mi się wydaje. Więc
Wydaje mi się, tutaj Alvarez jakby idzie trochę za takim tropem, którego Miłosz też używał. No, on widział Karpowicza w tym pokoleniu całym, prawda? Urodzonych w latach 20., wielkich figur, wielkich postaci naszej literatury i słusznie, bo Karpowicz czasem był pomijany w tych wyliczankach, a tutaj nie jest pominięty i powinien być niepominięty, nie? Bardzo się boję, jak odpowiedzieć na twoje pytanie, bo ono dotyka bardzo wielu rzeczy. No z jednej, już to pytanie o moje własne, jakby ich doświadczenie i ich wpływ. Bo trzeba powiedzieć tak, studiowałem w Krakowie na przełomie lat 80. i 90. I po prostu obiektywna sytuacja była taka, że na studiach Miłosza było dużo. Monograficzne wykłady Aleksandra Fiuta, monograficzny wykład Jana Błońskiego. W zasadzie na każdych zajęciach, na każdych zajęciach z literatury współczesnej Miłosz w taki czy inny sposób musiał się pojawić, no bo był poetą powracającym, w dodatku powracającym już jakby z Noblem pod pachą, nie? Więc natomiast Karpowicza w zasadzie w programie prawie nie było. Bo nie bardzo się miał kto o niego, i wiem, że nie tylko w Krakowie, upomnieć. Po prostu w programie studiów on się oczywiście pojawiał jako nazwisko i tam jakiś zestaw jego wierszy. I był jakby w tym ciągu awangardowym umieszczony, ale dopiero już po studiach właściwie, w latach 90. przyszedł taki okres, kiedy ten Karpowicz zaczął wracać, no, a najmocniej dopiero właściwie wraz ze Słojami Zadrzewnymi, nie? Dla nas poetów. Więc Miłosza czytam jako ktoś, kto się kształtuje jako poeta, ktoś, kto kształtuje swoją wyobraźnię o literaturze. Jedne rzeczy mi się podobają, inne nie, ale jakoś człowiek tym nasiąka, nie ma siły. To po prostu wsiąka w niego całe mnóstwo obrazów, sformułowań. I tak dalej. Natomiast Karpowicz przychodzi w momencie, kiedy już wydałem pierwsze książki, kiedy mam już taki pewien pomysł na to, jakbym chciał pisać. I Karpowicz przychodzi jako ktoś taki, kto trochę zaczęsie już tym, już masz ustawiony, jakby to powiedzieć, stolik w pokoju i przychodzi ktoś i tak trochę zaczęsie i przestawia. To ci te książki trochę tu przesunie, inne ci wyciągnie, prawda? Coś takiego, nie? Jest w moich książkach taka bezpośrednia reakcja i przepraszam, nie, może to jest nieelegancko robić, ale to może będzie najlepsza odpowiedź na to pytanie, które Joasia zadała. W pewnym momencie napisałem taki wiersz, który się nazywa Dar Tymoteusza Karpowicza. Króciutki wiersz, dałem go do tomu Polskie Znaki. To jest właściwie taki żart literacki. To znaczy próbowałem sobie wyobrazić, jakby Czesław Miłosz pożegnał Tymoteusza Karpowicza. I wiersz jest napisany Miłoszem, prawda? Jest takim pastiszem trochę jego stylu. I jest takim wierszem, no nie chcę za dużo podpowiadać, ale takim wierszem o pewnej bezradności kogoś wobec postaci, która jest... Znaczy ktoś jest świadom jej wielkości, ale nie bardzo wie, co z tą wielkością zrobić, bo nie ma narzędzi, żeby się do niej dobrać. Więc pisze tak, jak umie, z całą życzliwością. I ten wiersz idzie, proszę państwa, tak. Dramaty ciała już uspokojone, oddzielone mięśnie i fałdy postarzałej skóry, dziwna ceremonia powitalna, jak zaskakujące były wiersze. Anioły słów stoją w szyku przestawnym. Mój Boże, nie było ciebie, a teraz jesteś. Zapisany przede mną w zdaniach, nad którymi będzie przez wieczność ślęczało moje biedne oko. Wiersz wydaje mi się o tyle trafny, że jakby jednego i drugiego w gruncie rzeczy interesuje, to pewnie do tego przejdziemy, problematyka, która wtedy mnie też interesowała bardzo, bardziej może niż dzisiaj, ale nie przestała mnie do końca interesować. To wszystko, co nazywamy tak bardzo grubo problematyką metafizyczną, nie? Tylko że każdy z nich atakował to zupełnie inaczej. I tutaj był w tej książce chyba najbardziej dramatyczny wątek, to jest jakby, że oni właściwie obaj pragną czegoś podobnego. I jakby się życie trochę inaczej potoczyło, to mógłby powstać z tego bardzo interesujący dialog, nie? No ale życie trochę skomplikowało się i oni się jakby nie spotkali.
A szliby rzeczywiście, jak to pisze ładnie kiedyś Zagadłowicz, ze strony dwie różne wcale, ale w stronę jednej dali, prawda? Jedna ich dalwa biła, nie? To coś takiego. Tak, do tego rzeczywiście przejdziemy. Tak. Emil, twoje doświadczenie czytelnika poezji Miłosza i Karpowicza. Czy zechciałbyś trochę o nim opowiedzieć, nim już za chwilę będziemy bardzo blisko korespondencji? Nie wiem, czy mam do opowiedzenia taką historię jak Wojtek. Aczkolwiek może zaznaczę, że akurat czytanie poezji i jednego, i drugiego, w tym przypadku troszeczkę oddzielam czytanie takie w sensie czytelnika poezji od edytora, który przygotowuje książkę. To troszeczkę inne lektury. Jest w tej książce taki, jeśli chodzi o Karpowicza, jest wątek, który jest mi bliski. Dotyczy mianowicie wcześniejszej i późniejszej twórczości Karpowicza. Wcześniejsza twórczość jest mi bliższa. Także jest to pokazane tutaj. Wcześniejsze wiersze zaanektował Miłosz do swojej takiej głośnej antologii, którą wydał w Stanach w 1965 roku. Przetłumaczył 4 wiersze z wczesnych tomików Karpowicza. Natomiast o późniejszej poezji od Odwróconego światła z 1972 roku przyznawał otwarcie, że nie rozumie tej ewolucji. Nie jest to jego poezja. Nawet tak ironicznie stwierdzał w liście do chyba Artura Międzyrzeckiego, że czy nie ma w PRL-u ważniejszych spraw niż wydawanie 400-stronicowego tomiku przy tych brakach papieru i w tych warunkach wolności słowa. Aczkolwiek jest to ostry sąd, ale nigdy nie odmawiał Karpowiczowi właśnie konsekwencji, pracowitości i takiego litewskiego uporu, który również podzielam, próbując brnąć przez, czy to właśnie Odwrócone światło, czy przez późniejsze słoje zadrzewne, no już na które trafiłem jako w miarę świadomy czytelnik poezji. No chyba taka historia się z tym wiąże. A powiedz proszę, co cię przytrzymało przy Miłoszu tak długo jako redaktora, edytora, badacza? I wyprowadź mnie z błędu, bo ja myślę o tej książce jako tomie, w który wrzucił cię Miłosz. A może wcale tak nie było, może to jednak Karpowicz był dla ciebie tutaj równie interesujący jako partner tej rozmowy. W końcu w warstwach macie też bliskie kontakty z Karpowiczem. Znaczy, przy Miłoszu i jego poezji, twórczości nic mnie nie musiało przytrzymywać. To jest kwestia przyzwyczajenia i kilkunastu lat pracy. I faktycznie jakby do Karpowicza doszedłem od jego strony, ale nie tylko. Jak dobrze wiesz, w warstwach właśnie skończyliśmy wydawać dzieła zebrane Karpowicza, przy których współpracowaliśmy razem też z panem Janem Stolarczykiem. I czytając te 4 dość grube, przygotowując te 4 tomy esejów, później także rozmów i innych gatunkowo tekstów. Jakby dwie połówki tej całości w końcu się zeszły. Perspektywa Miłosza i też samo zainteresowanie twórczością Karpowicza, które właśnie w pracy miałem okazję praktykować. Myślę, że
No myślę też, że i twój współpraca z tobą, z panem Janem Stolarczykiem też swoje zrobiła i bardzo sobie to cenię. I faktycznie, gdyby nie praca nad samymi esejami Karpowicza, to sam Miłosz mógłby nie wystarczyć. Myślę, że za chwilę przeczytamy państwu po liście, może po dwa. Więc Wojtku, miałabym prośbę, żebyś już namierzył miejsce, które chciałbyś nam przeczytać. A do Emila mam jeszcze pytanie o tytuł tego tomu. Ktoś mógłby powiedzieć, no prawie brak tytułu, korespondencja. Podobnie jest zatytułowany tom zbierający listy Karpowicza i Kunstmana, niemieckiego slawisty, ale już na przykład korespondencja Miłosza z Różewiczem została przez ciebie zatytułowana Braterstwo poezji. Blisko z daleka to z kolei tytuł tomu, który zbiera listy Tymoteusza Karpowicza, Marii Karpowicz, żony poety oraz Falkiewicza i Krystyny Miłobęckiej. Dlaczego nie zdecydowałeś się na coś więcej, ale to coś, no, rozumiesz, to nie jest zarzut, tak jak żadnym przytykiem do Andrzeja Franaszka nie było, że zaledwie dwa razy pojawia się nazwisko Karpowicza w jego książce. Ten zbiór nie jest duży. Trudno tak naprawdę clue wydarzeń to są lata 73-74, kiedy jest jakby skupia się w tych dwóch latach to, co najistotniejsze. I trudno tu o jakieś wyrokowanie co do całości. Przyznam też, że jakichś efektownych cytatów choć szukałem, nic mnie jakby nie przekonało na tyle, żeby myśleć o tym w kontekście tytułu. I zależało mi na tym, żeby było po prostu konkretniej i rzeczowo, gdy na siłę nie chcesz czegoś określać. Takie też są te listy, czego zaraz doświadczymy. Jak czytałem tę książkę już przysłaną w PDF-ie po złamaniu, to sobie pomyślałem, że dobry tytuł ewentualnie mógłby brzmieć Nie bardzo pana rozumiem, prawda? Korespondencja Czesława Miłosza staje z Tymoteuszem Karpowiczem. To jedyny pomysł, jaki mi wpadł do głowy. No teraz jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem o takim tytule, że ma pan tendencję do tokowania. Ale no. Zobaczcie. Tylko to już by było ocenne, a moje jest takie właśnie, że przesuwa odpowiedzialność na tego, który pisze. Mhm. Czyli to Miłosz jest tutaj dostarczycielem tych bardziej soczystych fraz i być może też chociaż odrobinę zabarwionych humorem, też tak odbieracie ten tom. Nie wiem, jakbyś Wojtku w ogóle określił tembr tych głosów. Tak. No to jest bardzo ciekawe i to jest jedna z wielkich wartości tej książki, że rzeczywiście one, bo wspomniałem jakby o tej treściowej wartości, a na poziomie językowym i powiedziałbym języka emocji on się rzeczywiście ciekawie czyta. Kiedy już do Miłosza dotrze, że ten nieznany mu Karpowicz chce napisać o nim książkę i to właśnie z takim wielkim planem, z wielkim zamiarem, to on w zasadzie odpowiada bardzo obcesowo. Jest taki dosyć nie chcę powiedzieć nieprzyjemny, ale jest nieuprzejmy trochę. Nie? W żaden sposób nie osładza tych krytycznych uwag, jakie przesyła. Przeciwnie, raczej tak bezpośrednio, jakby jak pięścią w nos, odpowiada, że jego z Przybosiem nic nie łączy. No nie mówi, że pomysł jest kompletnie od czapy, ale właściwie to można to wyczytać między wierszami. I to jest charakterystyczne, że jakiś czas potem przysyła karteczkę, w której się trochę sumituje. Przeprasza, że może obraził, że bardzo mu, prawda? Więc on nam się pokazuje tutaj jako ktoś, kto rzeczywiście... Miłosz taki był, znaczy był taki bezpośredni po prostu w formułowaniu sądów, prawda? Zachowywał się jak wielki pan, ale nie dlatego, że był zarozumiały. To oczywiste, że był, ale miał powody, prawda, żeby być. Tylko, że zachowywał się jak ktoś świadom pewnej,
pewnego znaczenia, które ma to, co on robi, prawda? I w związku z tym nie bawił się w takiego rodzaju dyplomację. Były też pewnie inne powody, ale może to szczegółowo, tam Emil pisze o tym trochę we wstępie, więc tam państwa odsyłam. Powody biograficzne, rodzinne, prawda, mimo że miał prawo też być trochę zirytowany, dużo się w jego życiu działo, dużo było takich elementów niespokojnych akurat wtedy. No w każdym razie on jest obcesowy. Natomiast Karpowicz w tych pierwszych korespondencjach jest taki gorący, taki zapalczywy, taka głowa rozgrzana, strzela tymi słowami, prawda, cytatami z Miłosza na poparcie swoich poglądów. Pisze trochę właściwie to jest bardzo ciekawe, że styl listu przypomina po prostu styl jego prac eseistycznych czy niektórych jego utworów poetyckich. Jest właściwie takim poematem trochę do tego Miłosza od razu napisanym, nie? I to myślę jest... I widać potem też, jak jednak to życie powoduje, reakcję Miłosza trochę pewnie, ale też inne zdarzenia, że on trochę chłodnieje. No i w końcu ta korespondencja się w pewnym momencie urywa, żeby się dopiero po latach już tak bardziej może grzecznościowo odrodzić. Widać też napięcie takie właśnie językowe, nie tylko w języku emocji, ale w języku, na przykład w pojęciach, po jakie oni sięgają, jak oni w ogóle formułują myśli. Miłosz, tak jak powiedziałeś na wstępie, no, jemu bardzo zależy na takiej jasności, klarowności, żeby zdanie nie było wieloznaczne, tylko zdanie ma znaczyć, prawda? Ma jedno znaczenie i to jedno znaczenie musi być jasne. Nie? Co jak wiadomo może być siłą, ale bywa też słabością. Nie? A Karpowiczowi na tym w ogóle nie zależy. Zdania muszą obudować jakąś rzeczywistość. Strzelamy. No w końcu trafimy, prawda? Ale na to Miłosz nie ma cierpliwości. Więc ta różnica między nimi tutaj też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No, znowu odwołuje się do książek poetyckich największych Karpowicza. Przecież to są takie właśnie książki, prawda? Znaczy on w nas ładuje rozmaitymi tam, ma cały zasób tej amunicji gromadzonej latami, ładuje bardzo dużą, przepraszam za te wojenne metafory, on by ich nie lubił prawdopodobnie, bo był raczej z przekonań człowiekiem antywojennym, ale coś takiego jest, że my zostajemy jakby zaatakowani bardzo wieloma sformułowaniami, zdaniami, takimi dysonansami, sprzecznościami, prawda? I w tym świecie takim migotliwym my sobie dopiero musimy sami znaleźć, co będzie nasze, prawda? Ustalić jakiś rodzaj sensu. On proponuje pewien porządek, ale ten porządek nie jest absolutny. On wie doskonale, że to nie jest absolutne, prawda? No to tak już tylko pokazując te różnice między nimi. Miłosz to jest taki właśnie człowiek. No nie chcę powiedzieć, on bardzo często opowiadał tę anegdotę, musiało go to zaboleć, że kiedyś przed wojną, jak pracował w polskim radiu, musiał się wybrać do Gałczyńskiego, prawda, załatwić jakąś sprawę i potem Gałczyński mówił, przyszedł do mnie urzędnik Miłosz, prawda? I że Miłosz w jego oczach to był urzędnik, a Gałczyński to był ten artysta, prawda? I myślę, że Miłosza to trochę bolało, to takie zestawienie, ale z drugiej strony on w listach jest trochę taki, no chce bardzo precyzyjnie odpowiedzieć, jak to urzędnik, prawda, podpowiedziałby, że no niestety pańską sprawę właściwie mamy ochotę załatwić odmownie. To może doświadczymy teraz tego osobniczego stylu. Pierwszy czyta Wojtek, czy no może chyba ja jednak przeczytam, Emil? A potem dobrze. Tak się umówiliśmy, że Emil przeczyta. Znaczy ja przeczytam tę właśnie odmowę trochę. A Emil przeczyta próbę negocjacji. Czyli Wojtek czyta... List Czesława Miłosza do Tymoteusza Karpowicza z października 1973 roku. Szanowny i drogi panie, chciałbym bardzo pana spotkać i móc rozmawiać. Na razie to trudno by przyszło. Nasz wydział ma obcięte budżety i żadnych prelegentów w tym roku nie zaprasza, a gdyby zapraszał, to i tak do końca naszego kwartału, początek grudnia, czasu niewiele. Następny to jest drugi kwartał roku akademickiego, mam wolny i w Berkeley mnie chyba nie będzie. Wiosenny więc, trudno Amerykę zwiedzać i Kalifornii nie oglądać. A o obcięte budżety niech pan wini naszego gubernatora, Reagana,
który podobno na prezydenta Stanów ma kandydować. Od lat z naszym Uniwersytetem Stanowym toczy wojnę. Pisał mi pan już dawno o swoim zamiarze pisania książki o mnie. Skoro rozmowa ustna teraz niemożliwa, niech będzie listowna, byle szczera. Otóż ja nie bardzo rozumiem pana trzech poetów wziętych razem. To jest Leśmiana, Przybosia i Miłosza. Przybosia w ogóle uważam za literaturę i nic więcej. A literatury nie lubię. Jakiejkolwiek. Polskiej, francuskiej, rosyjskiej, amerykańskiej. To nie jest paradoks i choć jestem profesorem literatury, staram się tak urządzać, żeby wykładać to, co poza literaturę wykracza. Na przykład Dostojewskiego. Obawiam się, że wziął pan Przybosia zbyt poważnie i dopatrzył się tam rzeczy, których tam nie ma. Na tej zasadzie, na jakiej ktoś, wpatrując się w trzy zapałki, może dostrzec tam wszechświat. Patrz polemika Gombrowicza z malarstwem. Jakże mogę przedstawić sobie, że podoba się panu moja poezja, jeżeli cokolwiek jest w niej dobre, jest karygodną zbrodnią według poetyki mi Przybosia. I na odwrót. A może stosuje pan taryfę ulgową wobec krajana z Wilna? Książka o mnie, jest ryzyko, że obecna moja sytuacja będzie się ślimaczyła, to znaczy czy drukują mnie, czy nie w Polsce, niezbyt mnie przejmuje. Żadnych tam z nimi wojen nie toczę, ani sprzeciwiam się. Jeżeli chcą drukować, ale zdaje się, że druk uważają za rodzaj kija i marchewki, że niby rzecz do przetargu, a na żadne takie handle nie pójdę. Fragment, jak państwo widzicie, jest bardzo specyficznie napisany, tylko słowo komentarza, to zdanie wydaje mi się takie znamienne, może dla niego warto było tę książkę wydać. Przybosia w ogóle uważam za literaturę i nic więcej, a literatury nie lubię. No, myślę, że jeszcze wrócimy do tego. Tak, w innych fragmentach jest szerszy podział na to, którzy autorzy dla Miłosza są literaturą, a którzy są czymś więcej. To wysoko nam powiesił Wojtek poprzeczkę, postawił poprzeczkę, się mówi. Zatem myślę, że gdyby miał powstać audiobook, powinno się rozważyć zatrudnienie Bonowicza. Ja niedobrze, bo ja trochę czytam Litwina z intonacją góralską. Nie? I to jest po prostu dla... Ale dziękuję bardzo. Emil. Więc ja w roli Tymoteusza Karpowicza podejmę się przeczytać odpowiedź. Z grudnia 73, dokładnie z 24, więc to taki list świąteczny trochę. Drogi panie Czesławie, tak się złożyło, że dość długo nie odpisywałem na pański list z 30 października, i mógł pan to przyjąć za moje obrażenie się na pańskie cenne, mądre i pełne bezpośredniości słowa. Opuszczę kawałeczek, idąc już do konkretnych słów. Winienem panu przede wszystkim wyjaśnienie, dlaczego Leśmian, Przyboś, Miłosz. Nie mogę jakoś dotychczas uwolnić się od Hegla. Może nawet świadomie. Spotkanie z Leśmianem, właściwie wieloletnia droga, było spotkaniem z tezą w estetyce, filozofii, z Przybosiem z antytezą, a z panem z syntezą. Ale trzy różne boki trójkąta zamykają tylko wspólne pole. W tym układzie przejaśniają mi się dzieje symbolicznego myślenia człowieka XX wieku, który nie przestał równocześnie być człowiekiem i artystą epoki Groty Lesko i Altamiry. Leśmian cały język zamienił w symbole. Przyboś symbole w język. A pan powiedział dla mnie rzecz najpiękniejszą. Że jest coś poza symbolem i językiem. Coś, co jest znakiem i mówieniem, bytem. A bezradnie, tragicznie, bo bez możliwości sięgnięcia po jakieś inne, sensowne narzędzia niż język. Używa pan symbolów i mówi pan językowym kodem. Oszczędzę państwu, bo to jest jeden z, prawdę mówiąc, czterech takich wątków, które rozwija Karpowicz. Tu była mowa o języku, jest też mowa o ojczyźnie, jest też wątek filozoficzny,
ale myślę, że z tej próbki widać jakby na jakim poziomie abstrakcji operujemy. Bardzo dziękujemy i umówiliśmy się tak, że powinien tu wybrzmieć jeszcze przynajmniej jeden list z aneksu. Zechciałbyś krótko powiedzieć, Emilu, co czytelnik, czytelniczka twojej książki, tej książki znajdą w aneksie? Oprócz listów, o których mówimy, w książce znalazł się aneks z materiałami dodatkowymi. Są to po pierwsze dedykacje. Niestety są to tylko dedykacje Karpowicza dla Miłosza. W księgozbiorze Karpowicza, który jest rozproszony w kilku wrocławskich instytucjach, są książki Miłosza, niestety bez dedykacji. Czy gdzieś zostały w Stanach, to tego się na razie nie dowiemy. Nie znalazłem książek z dedykacjami w drugą stronę. Oprócz tego jest tam nota Miłosza o Karpowiczu z antologii Postwar Polish Poetry. A także, co szczególnie mnie ucieszyło i też zaskoczyło, są rekomendacje Miłosza dla Karpowicza, których udzielał mu w Stanach, by mógł znaleźć pracę na uniwersytecie. A druga rekomendacja jest, dotyczy niemieckiego stypendium Karpowicza z 1976 roku. Tu widać na ich przykładzie, że choć w listach i w zapatrywaniach obu poetów były różnice, widać po prostu wsparcie Miłosza dla Karpowicza, jak i też dla wielu innych polskich poetów przebywających wtedy w Stanach. To była też ważny wątek jego działalności, takiej kulturotwórczej. Oprócz tych rekomendacji jest jeszcze bardzo ważny list na 70-lecie Karpowicza. Dzisiejszym językiem mówiąc, totalne zaskoczenie dla niego. W 91 roku Miłosz ni stąd, ni zowąd przysłał list taki... uroczysty list. Tak, na oficjalne... Na oficjalną imprezę, prawda? Tak, w konsulacie w Chicago. Karpowicz bardzo mu za to podziękował i sam przyznał, że po latach była to dla niego też pewien rodzaj lekcji pokory. Co można przeczytać w książce. I na koniec właśnie ostatni blok tych dodatkowych materiałów wiąże się ze sprawą pomocy, jakiej w 2003 roku wymagała sytuacja, w jakiej znalazł się Karpowicz wraz z chorą żoną w Chicago, gdzie już nikt nie pamiętał w konsulacie tamtejszym, kim jest. Już był dawno emerytem i miał głodową emeryturę. Będąc właśnie w bardzo trudnej sytuacji, postanowiła do Miłosza napisać zaprzyjaźniona z Karpowiczem Anna Freilich. I ten list właśnie Joasia zamierza przeczytać, w którym zwróciła się o to, by zainterweniował, gdzie się da w Polsce, by jakoś wesprzeć rodzinę Karpowiczów. Sprawę udało się pozytywnie załatwić. Jest w książce tutaj list Miłosza do ministra kultury. Jest odpowiedź ministra kultury pozytywna i wieńczący całość mail sekretarki Miłosza Agnieszki Kosińskiej, w której jakby prosi już o dopełnienie formalności i informuje o pozytywnym załatwieniu sprawy. To myślę, że to tak lekko że powiedziałeś, ale ten mail jest najbardziej przerażający. To znaczy sekretarka Miłosza pisze do Anny Freilich, żeby ta zdobyła numer konta Tymoteusza Karpowicza, dokładne informacje o Tymoteuszu Karpowiczu. Nie robi tego ministerstwo, które przyznało te pieniądze, tylko posługuje się jakby naokoło tymi ludźmi dobrej woli. Nie? To zwracam uwagę Państwa, cieszę się, że ten mail zamieściłeś. No, mówimy o latach 90.
Znaczy telefony działają, no nie ma jeszcze internetu takiego. O 2003 roku nawet. Nawet przepraszam, no to już ten internet działa. Tym bardziej. Prawda? I ministerstwo w zasadzie przyznaje pieniądze, ale ludzie muszą sami zorganizować. To trochę jest taki przyczynek do tego, jak niestety, to tak powiem króciutko, jak wygląda polityka kulturalna, prawda? Znaczy po prostu, że to się opiera znowu na dobrej woli tej no, znakomitej skądinąd osoby, prawda, pani Anny Freilich. Zapowiedziany list z Nowego Jorku, napisany 15 lipca 2003 roku. Drogi panie Czesławie, mam nadzieję, że mój list zostanie pana w dobrym zdrowiu. Od razu na wstępie zaznaczam, że jest to list tak zwany interesowny, a odważam się na to dlatego, że chodzi o osobę trzecią, a mianowicie o Tymoteusza Karpowicza, który tu w Ameryce, w Chicago, znajduje się naprawdę w dramatycznej sytuacji. Próbowałam sama zainteresować tą sprawą ambasadę, konsulat w Chicago, a nawet osoby z otoczenia ministra Cimoszewicza, ale mój głos jest za słaby na to, aby kogoś zmobilizować. Przedstawię panu krótko tę sprawę, która ma kilka aspektów. Przede wszystkim przez swoją zupełną finansową niezaradność Tymoteusz, odchodząc z uniwersytetu, dostał dosłownie głodową emeryturę. Tam w Chicago są jakieś przepisy, że ci, co pracują w edukacji, nie dostają państwowej emerytury czy coś w tym sensie. I tu pomijam fragment. Żona jego, Maryla, od kilku lat walczy z rakiem, od kilku lat na chemioterapii i on jest opiekunem, pielęgniarzem, kucharzem, wszystko jedną ręką. Nie ma samochodu, pewnie też z powodu tego inwalidztwa. Bierze plecak i tak idzie na zakupy. Nie ma sekundy, aby usiąść przy biurku. Dramatyczna jest to sytuacja. W konsulacie nikt nawet nie wie, kim jest Karpowicz i nawet nie wiedzą, że tam mieszka. Mówiłam, że mogliby czasem mu zaproponować pomoc w transporcie do szpitala na te zabiegi czy cośkolwiek. Ktoś mi podsunął, że gdyby dostał on jakąś nagrodę państwową, która mu się bezsprzecznie należy za twórczość i pracę propagującą kulturę polską, trzy wielkie konferencje, Norwid, Leśmian, Przyboś, w każdym razie nie mniej niż innym pisarzom, którzy ją dostają. Otóż, gdyby dostał taką nagrodę, to i konsulat zobaczyłby, że jest to człowiek ceniony w Polsce i może by trochę się zaopiekowali, nawet symbolicznie. I tu fragment pomijam. Załączam zdjęcia z naszego spotkania, które wspominamy oboje z mężem bardzo serdecznie. Życzę panu wiele dobrych lat. Wiem, że jest pan samotny, ale nie zupełnie, bo z muzą, czego dowody wszędzie. Moc serdeczności. Anna Freilich. I jeszcze przez chwilę chciałam się posiłkować kartkami, bo przechodzimy oto do wątku amerykańskiego. Komuś mogłoby się wydawać, że kiedy już zamieszkali po tej samej stronie oceanu, to będzie im do siebie bliżej. No to właśnie teraz przez chwilę o tym. Do Josifa Brodskiego, emigranta do Stanów Zjednoczonych, Czesław Miłosz napisał tak. Z pewnością nie jest pan teraz w stanie zabrać się do żadnej pracy, bo musi pan przyswoić sobie bardzo wiele nowych wrażeń. To sprawa wewnętrznego rytmu i jego ścierania się z rytmem życia, które pana otacza. Przypuszczam, że się pan bardzo niepokoi, tak jak my wszyscy z naszej części Europy, wychowani na mitach, że życie pisarza kończy się, gdy opuści on kraj rodzinny. Ale to mit zrozumiały w krajach, w których cywilizacja pozostawała długo cywilizacją wiejską, w której wielką rolę odgrywała gleba. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsze miesiące wygnania są bardzo ciężkie. Nie należy brać ich za miarę tego, co później nastąpi. Zobaczy pan, że z czasem zmieni się perspektywa. Także Karpowiczowi Miłosz udzielał listownie rad w związku z jego przybyciem do Stanów. One dotyczyły głównie tego, jak ułożyć się z materiałem podczas wykładów. Pracował na slawistyce na jednym z chicagowskich uniwersytetów. To jest zresztą niezrealizowana przez Karpowicza lekcja odpuszczania.
Czy moglibyście, Wojtku, Emilu, wskazać miejsca w tej relacji, które waszym zdaniem sprawiły, że nie rozwinęła się w bardziej zażyłe koleżeństwo? Już nie sięgajmy po to słowo przyjaźń. Tam jest taki zabawny moment, zanim odpowiem na to pytanie, kiedy Miłosz udziela rozmaitych rad Karpowiczowi. To też jest bardzo ciekawy fragment, dlatego że Miłosz mówi, żeby się tak za bardzo do tych wykładów nie przekładał, żeby wykładał tak po powierzchni, bo ci ludzie i tak bardzo mało wiedzą o literaturze tej części świata, tej części Europy i żeby pokazywał pewne podstawowe sprawy tym swoim studentom. Natomiast widać, że to nie jest coś, co Karpowicz w ogóle byłby w stanie zrobić, no bo jest raczej skonstruowany, że tak powiem, maksymalistycznie. Osobowość maksymalistyczna wszystko traktuje z ogromną powagą. Stąd zresztą ten pobyt jego w Stanach, ten start w Stanach jest bardzo trudny, bo on się bardzo rzeczywiście solidnie przygotowuje do tych wykładów. To go zjada, to mu zjada mnóstwo czasu. Ta korespondencja też pokazuje, że on właściwie niczego na początku nie ma, prawda? On prosi Miłosza, żeby mu wysłał kserokopię jego książek, bo nawet tego przecież nie mógł z Polski przywieźć, nie? Więc takie połączenie biedy z maksymalizmem, czyli najgorsze rozwiązanie dla emigranta właściwie, jakby się tak zastanowić. Miłosz już trochę wie jak się tam poruszać, prawda? Gdzie ewentualnie można sobie pozwolić, dać sobie trochę taryfy ulgowej. I tutaj ta różnica między nimi, ona oczywiście też się przenosi jakby na inne sfery. Mnie się wydaje, że powody były czysto tego, że oni się nie zeszli, tak powiedzmy. O, bardzo lubię chyba to słowo, że te drogi im się tak nie zbiegły, nie zeszli się, tak jak się ludzie czasem w życiu zejdą po różnych tam błądzeniach. To one chyba się wzięły stąd, jednak z tych biograficznych ograniczeń. To znaczy, no najpierw jeden opiekował się chorą żoną, potem u drugiego się sytuacja skomplikowała. Były jakieś nieudane trochę próby kontaktu, może za duże nadzieje z jednej strony, a może trochę za duża obsesowość z drugiej, coś takiego, prawda? Ale oczywiście można też po lekturze tej książki, po lekturze tego, co się wie, polecam też, jest taka książka znakomita, bo ja się tu wymądrzam, ale tak naprawdę na Karpowiczu to się znają Asia Roszak. No ale to czasami tak jest, że cię zapraszają do dyskusji, żeby poprowadził ten, co się naprawdę zna, ten, co się nie zna, żeby mówił. Nie? I to jestem ja właśnie. I teraz Asia zrobiła taką książkę, gdzie pozbierała głosy różnych ludzi, również Ani Freilich, na temat tego, jak sobie radził Karpowicz, między innymi na temat tego, jak sobie radził w Stanach, nie? I widać wyraźnie, że oni jakby z pewnych powodów nie mogli właściwie zafunkcjonować razem. Może w okresie lat 80. byłoby to możliwe, bo jakby Zachód się zaczął interesować Polską. Nie? Oni nawet brali udział we wspólnych imprezach. Jednej, no przynajmniej, prawda? Nie, ale to ich nie zbliżyło wtedy także. Już coś tam powstał jakiś rodzaj pęknięcia. Ale z drugiej strony sądzę, że oni by się mogli zejść, gdyby u początku, teraz już odpowiadam na takim wyższym troszkę poziomie, gdyby u początku postawili sobie temat, który ich obu intrygował. To znaczy, przepraszam, że tak powiem, trochę to może zabrzmi tak banalnie, ale to naprawdę tak, to jest wielki temat. Znaczy, czy świat jest w ogóle zrozumiały, czy jest wyrażalny, czy rzeczywistość słowna nas prowadzi do tego świata, czy też nas prowadzi gdzieś indziej, poza jakby to co jest rzeczywistością, nie? Tworzy nam jakby rodzaj pewnej przesłony i tak dalej, i tak dalej. Właściwie te wszystkie wielkie pytania filozofii, one interesowały ich obu. Patrzyli z innych stron na to, ale w gruncie rzeczy, gdyby tak postawić problem na samym początku, to kto wie, co by było, bo Miłosz nie był od tego, żeby takie dyskusje, znaleźć partnerów do tego typu dyskusji. Nie? I myślę, że jego tak naprawdę wystraszył ten Przyboś. Znaczy to, że on tu ma jakby jakoś funkcjonować z Przybosiem, którego on uważał nie bez racji za
teraz mówię bardzo dużymi skrótami, bardzo Państwa przepraszam, ale to no, na potrzeby takiej dyskusji. Po prostu Przybysz w jego terminologii był takim materialistą, prawda, dla którego te pytania trochę nie miały sensu. Prawda? No bo jest, jest, taka, jest to, co jest. Prawda? Jest jakiś rodzaj materialności takiej czy innej. Poezja nie ma co za dużo tutaj kombinować, bo i tak do niczego innego nie ma. Może pod koniec życia Przybysza było trochę inaczej. Proszę? Poezja ma brzmieć. Poezja ma być rodzajem też takiej intrygującego, ma ten język spulchniać oczywiście, intrygować, nie? No a to Miłosza nie interesowało. I prawdę mówiąc też nie interesowało Karpowicza, jak wiemy. Jest takie piękne sformułowanie bodaj Erasma Kuźmy, który powiedział, że Karpowicz był odwróconym Przybosiem. To jest aluzją oczywiście do figury odwrócenia. I to jest prawda. To znaczy, to jest ktoś, kto z jednej strony cenił bardzo to, co Przybosz potrafił z językiem zrobić i co nam potrafił pokazać, jakby potrafił czasem ten język tak właśnie jakby zrobić takie przesunięcia w języku, od których otwierały się jakby nowe znaczenia. Ale nie poszedł dalej. A Karpowicz chciał iść dalej, prawda? I no coś tak. Więc gdyby oni tak zaczęli, to może by coś z tego było, no ale... Może Emil, bo Emil właściwie więcej wie, a ja znowu się wymądrzam. Ja wiem być może więcej, jeśli chodzi o technikalia tej książki. Tak teraz sobie myślę, że jakby powodem tego, że faktycznie się minęli, nie spasowały się ich trajektorie, bo łączyło ich wiele z pewnością. Litewski upór, pochodzenie, droga życiowa w Stanach, prawda? I też pracowitość, ale właśnie być może chodziło o to, że... Ale pochodzenie co masz na myśli? Bo to jest jednak oni trochę z innych warstw pochodzą, że tak powiem, kapitał kulturowy inny. Oczywiście terytorialne, doprecyzowuję. Dzięki Wojtku za tą uwagę. Aczkolwiek tu chodzi chyba też o efektywność tej pracowitości. Obaj poeci snuli wielkie plany, mieli wielkie zamiary. I tak mi się wydaje, że się składa, że Miłoszowi udawało się je dociągnąć do końca. Być może przychodziło mu to z większą łatwością, miał jakiś dodatkowy zmysł, dar większy. A Karpowicz mimo wielkich planów, wielkich założeń, no bardzo często nie udawało mu się to dociągnąć. Pomijając już książkę o Miłoszu, o której mówiliśmy, planował dużą książkę o Przybosiu, dużą książkę o Norwidzie, o Rilkem i nic z tego nie wyszło poza jakimiś właśnie założeniami i zaawansowanymi początkami. To mogło też Miłosza jakby zniechęcić do pogłębienia tego kontaktu, bo angażował się w tą znajomość, udzielał rad, efektów nie było. No, na obronę Karpowicza możemy powiedzieć, że był niezwykle oddanym nauczycielem, nadprzygotowanym nauczycielem, co potwierdzają wszyscy, którzy mieli z nim zajęcia w Stanach, co potwierdzała też z trochę innej perspektywy Anna Freilich, ale mówiła o tym Bożena Nowicka-Meglis, jego studentka z Chicago, a później współpracowniczka. Może dlatego. Oczywiście, w tym sensie Miłosz nie miał racji, prawda? Radząc mu, żeby tam trochę w cudzysłowie oszukiwał. Nie? Wykładowca jest bardziej aktorem, prawda? Tak mówił, no, co nie było do pojęcia dla Karpowicza. Ten maksymalizm oczywiście spalał go. No, spalał jego twórczość poetycką przede wszystkim też. No. Na pewno nie pomagała sytuacja rodzinna, o której też wspomniał Wojtek i początki choroby żony. W tym czasie powstawała też inna monografia poezji Miłosza. Też autor miał
maksymalistycznie zakreślone horyzonty, też wiele mu Miłosz pomagał i też z tego nic nie wyszło, co mogło dodatkowo jakby go zniechęcić. Ja taki przypis tylko dodam, żebyśmy sobie nie wyobrażali, że znaczy wy sobie nie wyobrażacie, ale ci, którzy nas słuchają, że ten Karpowicz zrobił znowu tak mało. To znaczy jednak może tych tomów nie było wiele, no ale jak wspomniał Emil, Odwrócone światło to jest tom wszystkich tomów. To jest kilkadziesiąt tomów poezji właściwie, no bo taka jest objętość tej książki. Nie? Ponad Miłosz 400 tam, stron. Tak. Tak, Miłosz tam mógł opublikować kilkanaście książek, a on właściwie dał jedną książkę zasadniczą. Więc to jest też inny koncept trochę myślenia o tym, jak się komunikujemy z ludźmi, co jest jakby istotą poezji. I mnie się wydaje, że miałem tego słowa nie używać, przysięgłem, ale wydaje mi się, że Karpowicz w pewien sposób osiągnął sukces. To znaczy osiągnął to, co zamierzył. Paradoks polega na tym, że on osiągnął to, co zamierzył. To znaczy zostawił książki, które właściwie powodują niepokój, na jakim mu zależało bardzo. Które nas prowokują. Nie ma nas wielu czytających go. Ale muszę powiedzieć, że Karpowicz jest jeden z tych autorów, do których ja na przykład wracam bardzo chętnie. Czasem wracam niestety z takich partykularnych powodów, bo jak człowiek na przykład potrzebuje poczytać kogoś, kto by mu jakby trochę zdemolował jego własny język i sobie musi przeczytać coś, co by go tak na moment trzepnęło właśnie, trochę tak jakby się do prądu podłączył, nie? To tak czasem tak mi jest potrzebny, nie? I sądzę, że więc on jakby innymi drogami w sumie doszedł do tego, bo często się mówi, że właśnie no nie skończył tego, prawda, no, ale naprawdę daj Boże każdemu wydać takie książki, jakie Karpowicz wydał. Sądzę, że powinniśmy jeszcze powiedzieć o zamknięciu tego rozdziału, jakim jest korespondencja Czesława Miłosza i Tymoteusza Karpowicza, chociaż to nie jest ostatnie, o czym chcę porozmawiać. Jeszcze dwa drobne wątki i zrobię też ukłon w stronę państwa. Jeżeli chcieliby państwo coś zagadnąć Wojtka Bonowicza, Emila Pasierskiego, to oczywiście będzie taka możliwość. Ale potem jak w 2002 roku zmarła żona Czesława Miłosza, Karpowiczowie wysłali kondolencje. Tam wybrzmiał wiersz Cypriana Norwida Fatum i Czesław Miłosz odpowiedział, więc chciałabym, żeby oddać też sprawiedliwość temu innemu tonowi właśnie, bez jakichś, nie wiem, zwad, być może nadwrażliwości, przewrażliwienia Karpowicza, ja je tam słyszę. Miłosz odpowiedział im 16 października 2002 roku w takim tonie, który sprawia, że naprawdę warto ten fragment przeczytać. Szanowni i drodzy państwo, otrzymałem wiele listów kondolencyjnych, ale wśród nich rzadko spotykałem równie głęboko osobisty wyraz współczucia. Przyznaję, że od dawna straciłem państwa z oczu i obcowałem jedynie z Tymoteuszem Karpowiczem jako literackim nazwiskiem. Poruszyły mnie wiadomości o waszych chorobach i jesteście teraz obecni w moich myślach. Ja osobiście tej samej jesieni straciłem żonę i brata mieszkającego w Warszawie. Jest to więc dla mnie trudny czas. Życzę wam tyle, ile mogę, to znaczy względnego zdrowia i skutecznej walki z nieszczęściami. Serdeczne pozdrowienia przesyłam Czesław Miłosz. I Karpowicz też bardzo pięknie odpowiada na ten list, pisząc: usiłuję nadal, jak tylko mogę, zaniedbując wszystko inne, wyprowadzić moją Eurydykę z Hadesu, sam po serce już stojąc w Styksie. Karpowicz też napisał, i te słowa znajdują się na jego płycie nagrobnej na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, że nie da się otworzyć wszechświata szerzej niż ludzkich ramion. Więc pytanie takie ryzykowne być może i skontaminuje je z innym. Czy macie wrażenie, że ktoś w tej relacji Miłosz-Karpowicz, ktoś z nich szerzej otwiera ramiona? A jednocześnie chciałam spytać, czy macie w niej swojego ulubionego autora listów?
nie wiem, oni są ciekawi jednak w tej parze, prawda? Znaczy to jest właśnie, no to jest potęga tych książek, w których się publikuje korespondencja. Że oni są ciekawi jako para. No jest, i właśnie ta ich nieprzystawalność przy wielu rzeczach, które ich łączą, prawda? W pewnym sensie odczuwa się jakiś taki dreszcz, jak się dochodzi do tego momentu choroby bliskich osób. Obaj także stają przed tym doświadczeniem, bardzo trudnym. To są troszkę innego rodzaju wyzwania. My oczywiście z listów się nie dowiadujemy wcale, jak oni sobie z tym radzą, bo to musimy doczytać jakby z innych źródeł, jak sobie radzą i nie radzą. Zwłaszcza Miłosz jest bardzo, jego to rozbija i właściwie... No więc... wiesz, to chyba najbardziej przejmujące jest to właśnie, że oni tak się mogliby właściwie w wielu momentach do siebie zbliżyć. A jak się zna też inne jeszcze książki, nie wiem, rozmowy na przykład z Krystyną Miłobędzką i z Andrzejem Falkiewiczem, gdzie oni wspominają tego Karpowicza jako ogrodnika przede wszystkim. To pamiętam takie wspomnienie Krystyny, ono chyba też u ciebie w książce też się pojawia, bo ona to wiele razy opowiadała, że on pierwszy raz jak przyjechał, to z lotniska go tam do tego Puszczykowa przywieźli, to pierwsze co się złapał to za siekierę i piłkę, bo mieli za bardzo zarośnięty ogród, tu było niepoprzycinane, tu nie zrobione, bo się zajmowali czym innym, a tutaj trzeba drzewom zrobić miejsce i rośliny muszą światło mieć, a mają takie piękne sosny, ona zawsze to z dumą podkreślała, ile razy tam byłem, o te sosny, to Tymek mówił, że to są piękne sosny, prawda? No więc coś takiego, no to jak wiemy, Miłosz też się przedstawiał, trochę bardziej się przedstawiał, nie praktykował, ale jako ktoś, kto w młodości miał tą pasję przyrodniczą, prawda? Chciał pójść w tym kierunku, coś go tam kusiło, nie? Więc mówię, oni by się mogli w różnych momentach spotkać. Oczywiście nie spotkaliby się w koncepcji języka poetyckiego. To są zupełnie różne koncepcje, ale to właśnie jest ciekawe, nie? Że oni mając... tyle jakby wspólnych cech, chcieli mówić zupełnie inaczej. Nie? I to właściwie uważam za wielką wartość i tej książki, i jakby całej refleksji nad tą relacją. Nie? Że my możemy jakby zobaczyć, jaką ostatecznie wielką wartością, już teraz tak pojadę tak wysoko, ale jak wielką wartością jest pluralizm w literaturze, jak ogromną wartością jest to, że my mamy tyle języków, prawda? Że tyle języków dla powiedzenia i jak my możemy z różnych stron tę problematykę zachodzić, która nas interesuje, możemy tego języka tak rozmaicie używać. Karpowicz bardzo często lubił cytować takie sformułowanie Przybosia, które ja też ogromnie lubię. Uderz dwa razy w stół, a trzeci raz poza, prawda? To jest coś takiego, że język poetycki to jest też, poezja jest tam, gdzie jest to poza, prawda? Miłosz trochę był za bardzo przywiązany do tych dwóch pierwszych uderzeń, ale to nie jest źle, to też jest dobrze, że jakby mamy trochę takiego realizmu w poezji, czy jak to nazwać, nie? Realizmu mam w znaczeniu filozoficznym tego słowa przez. Natomiast właśnie to poza jest. To jest to, co zawdzięczamy Karpowiczowi. Więc w tym sensie, no tak trochę klucząc, odpowiadam na to pytanie, że w zasadzie najpiękniejsze jest obserwować ich razem. Prawda? Emil, masz ulubionego bohatera albo, znaczy bohatera, autora słów, listów? Nie, no, zgodzę się w zupełności z Wojtkiem, że w tym połączeniu są najciekawsi. Każdy z nich z osobna oczywiście też, ale w tym połączeniu jest szczególnie są intrygujący. Ta ich nieprzystawalność, która jakby z dwóch osobnych cząstek tworzy całość. Też każdy z nich jako profesor, starałem się o tym wspomnieć we wstępie, troszczył się o gospodarstwo polskiej poezji, ale każdy, mam wrażenie, o swój inny wycinek. Każdy z jednakową jakby pieczołowitością, pracowitością doglądał tego, co być może pomijał drugi. Wiadomo, w przypadku Karpowicza będzie to Norwid. Spotykali się chyba najbliżej, im było przyleśmianie.
ale no, na grządkę Norwida czy Przybosia Miłosz nie zaglądał, a właśnie na to mogli liczyć ci autorzy ze strony Karpowicza. Mini państwo, czy mają państwo pytania? Mikrofon w pogotowiu, jeśli ktoś jest onieśmielony faktem, że miałby coś powiedzieć za głośno. Jeśli jeszcze nie ma pytań, może za chwileczkę będą. Mm-hmm. Ja Asiu, mógłbym mieć do ciebie dosłownie jedno pytanko. No, też ciekawi mnie, jak właśnie badaczka Karpowicza odebrałaś tą książkę. Pisałaś w jednym z projektowanych pytań, czy właśnie czasem czytałaś rozeźlona, czasem coś cię bardziej śmieszyło, intrygowało. Jakie emocje ci towarzyszyły i jakie przeważały? Towarzyszyła mi cała paleta emocji, naprawdę. Przy, dobrze liczę, 27 listach, 11 Miłosza, 16 Karpowicza. Byłam i wzruszona czytając i też pełna podziwu. I tak, czytając te najpóźniejsze ich listy, myśląc o tym, że właśnie w takim egzystencjalnym cierpieniu potrafili sobie jednak pięknie towarzyszyć. Listów Karpowicza znowu nie czytałam tak wielu, jakbym chciała. Te wszystkie, które są dostępne i niektóre jeszcze niewydane, ale bardzo liczyłam na to, że on otworzy się w tej relacji i może znajdę coś, co bardzo chciałabym u niego dostrzec, to znaczy więcej humoru. I tego niestety nie znalazłam w tym tomie. Czułam też irytację tam, gdzie miałam wrażenie, że Karpowicz coś nadczytuje. Chodzi o takie słowa użyte przez Miłosza, na przykład dziennikarzyna. On je odczytał jak skierowane pod swoim adresem. Owszem, zajmował się pracą dziennikarską przez jakiś czas. Ale to nie musiało tak być. To nie musiało tak być. Wydaje mi się, że Miłosz miał do Karpowicza bardzo wiele zaufania jednak i wiedział, że to jest człowiek, który z taką piękną akrybią podchodzi do swojej pracy i tym samym sądzę, że bo chodziło o negatywy fotograficzne po ich spotkaniu w Kalifornii. Miłosz poprosił, żeby Norwid je odesłał, bo nie chciałby, żeby Karpowicz je tak odesłał, bo nie chciałby, żeby znalazły się w rękach jakiegoś dziennikarzyny. Nie byłam w stanie zobaczyć w tym dziennikarzynie projektowanym przez Miłosza Karpowicza i tutaj czułam irytację na niego, że znowu jakieś takie poczucie niedocenienia, małości promieniowało na kolejną jego relację i tym samym bardzo dużo sobie Karpowicz odbierał i bardzo sobie też utrudniał relacje z innymi ludźmi. Więc to chyba były te dominujące elementy. To może na koniec spytałabym was i to w pewnym sensie jest niewygodne pytanie, ale ono jakoś wiąże się z tą korespondencją, a ponieważ ona tak pięknie się zamyka, to może jednak odpowiedź też nie będzie jakoś nieprzyjemna. Myślę o zdaniu z Pieska przydrożnego Miłosza i to jest takie zdanie, które on w kilku innych miejscach również wyjawił, mianowicie, że sądzi o tym, że poezja i literatura mają pokazywać społeczeństwom, że nie jesteśmy zdrowi. Czy ta książka pozwala zobaczyć jakieś uniwersalne choroby? No, nie spytam polskiej poezji, tylko właśnie tego środowiska literackiego. Znaczy, myślę też właśnie o przewrażliwieniu Karpowicza i o jego zazdrości, bo ona gdzieś, mam takie poczucie, jednak płynie sobie taką. On stara się jej nie wyjawiać, ale ja ją słyszę. Tak, oczywiście. Tylko bo tak słucham tego, co mówisz i tak myślę sobie o swojej reakcji. Właściwie ona jest troszkę inna. No wiesz, no, jakby to powiedzieć, no, nadwrażliwość też jest w jakimś sensie piękną cechą ludzką, prawda? Znaczy to, nawet jeśli ona jest czasem dla otoczenia no, nie do wytrzymania, prawda? Czy rezultaty jej, no, ale z drugiej strony być może
dzięki tej nadwrażliwości my mamy Karpowicza takiego, jakiego mamy, prawda, w tekstach, nie? Więc pewnie to tak... Miłosz też pewnie był bardzo wrażliwy na swoim punkcie, może już po Noblu mniej, no bo dostał jakby ten taki wreszcie... Świat mu jakby odpowiedział, prawda? Że nasycił pan, się, jak to ujęła Irena Grudzińska-Skarpowicz. A i nawet wtedy, prawda, był jednak czuły na różne głosy krytyczne i to, że nie jest do końca rozumiany i tak dalej, że jego projekt taki właśnie poetycki jest kwestionowany. No więc to, no jakby to jest coś, to są żywi ludzie, wiesz, to jest najpiękniejsze w tej historii, że to są żywe osobowości. Ja nie wiem, czy środowisko pisarzy, pisarek jest bardziej chore niż środowisko lekarzy i lekarek na przykład. A niby tamci się na chorobach znają, a my to właśnie próbujemy tylko. Prawda? Mi się wydaje, że... Natomiast oni, wiem o co ci chodzi, tak mi się wydaje, że oni dotykają jednego problemu za mało w tych listach, ale go wyczuwają. To znaczy, co właściwie też ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jako emigranci, co ona może znaczyć dla naszego pisania? Nie? Tego mi troszkę brakuje, ale to jest jakoś tam trącone, prawda? Kiedy Karpowicz pisze na przykład, że chce tematem tej książki uczynić ojczyznę i stosunek Miłosza do ojczyzny. I ma zresztą rację, bo akurat tu Miłosz jest ciekawym obiektem do badania. Nie? Ale właśnie to, że co nam to właściwie, czy ten dystans, który osiągamy, który wcale nie jest dystansem, bośmy się nie oderwali tak naprawdę, ani jeden, ani drugi w ogóle się nie oderwali. Nie? Jesteśmy, wleczemy za sobą, że tak powiem, pępowinę przez ocean. Czy to jest coś, co nam daje jakby jeszcze jakąś dodatkową czujność, nie wiem, przenikliwość, czy przeciwnie, to nas stępia. Ja myślę, że to był ogromny niepokój Karpowicza, taki, że on właściwie stępieje w tej Ameryce. Miłosza też do pewnego momentu, potem już właśnie mniej chyba, on już zaczęły się wyjazdy. No więc coś takiego. Ja myślę, że choroba, więc w tym sensie chorobą byłoby taka nieumiejętność zrozumienia, jakie atuty ma miejsce, w którym jesteśmy, nie? Tylko jakby potraktowania je wyłącznie jako problemu. No. Podczas gdy no, gdziekolwiek jesteśmy, możemy coś z tym miejscem zrobić. Nie? I oni ostatecznie to zrobili. No. Dziękuję. Mało dyskretnie zerknęłam na zegarek i wiem, że niestety musimy kończyć, ale to będzie bardzo krótkie pytanie. I prosiłabym o taką punktualną odpowiedź. Czy za rok albo za dwa lata będziemy ci gratulować kolejnej książki jako edytorowi, redaktorowi? Czy masz coś na warsztacie teraz związanego albo z Karpowiczem, albo z Miłoszem, Emilu? Tak, mała rzecz się jeszcze dzieje. Mam nadzieję, że w tym roku się ukaże związana z Miłoszem i tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękujemy. Wojciech Bonowicz, Emil Pasierski. Proszę czytać tę książkę. Bardzo Państwu dziękuję. Joanna Roszak prowadziła. Bardzo dziękujemy. Bardzo.